Serdecznie witam Państwa na konferencji prasowej po spotkaniu obecnej drugiej kolejki pierwszej ligi. Chojniczanka GKS Katowice, remis 1-1. Pierwsza bramka w 32 minucie. Z rzutu wolnego strzelał Piotr Petasz, później piłka odbita od Jakuba Mrozika wpada do siatki. 1-0 dla gości. Tuż po przerwie, 52 minuta, wyrównanie Wojciecha Lisowskiego. No i takim wynikiem skończyło się dzisiejsze spotkanie 1-1. Za chwilkę poproszę o komentarz trenerów obu zespołów. Na początek pan Artur Skowronek, trener GKS Katowice. Na pewno szanujemy ten punkt z tego trudnego terenu, bo wiemy, jak solidnie wszystkim w obronie gra nasz przeciwnik. Te statystyki nie są puste i ta gra obronna rzeczywiście na dobrym poziomie i ciężko było ją dzisiaj złamać. Żałujemy przede wszystkim na pewno tej bramki straconej, bo to błąd indywidualny i są one oczywiście wkalkulowane w piłkę nożną, ale szkoda, że dzisiaj nas to dotknęło. Bo uważam, że pokazaliśmy kilka niezłych fragmentów gry, wszystkim bez piłki, tym pressingiem się zaznaczaliśmy. I ta płynność gry może z biegiem czasu była lepsza, ale na pewno jej troszeczkę brakowało. Mimo tego uważam, że mogliśmy mieć 3 punkty do końca w garści, jednak tak się nie udało. No cóż, uczulaliśmy się w drugiej połowie na to, żeby nie popełnić błędu, jaki mieliśmy z flotą, żeby się nie cofnąć. Po prostu, żeby dalej grać swoje, ale szereg stałych fragmentów gry od początku drugiej połowy spowodowało to, że ten błąd popełniliśmy i połowicznie czujemy satysfakcję z tego meczu. Dziękuję. Pierwsza połowa była słabsza w naszym wykonaniu, jeszcze może po 10 minutach, gdzie tam nasze założenia były, żeby przenieść piłkę na połowę przeciwnika, tam próbować 2-3 podaniami otworzyć, można powiedzieć, grę prostopadłym podaniem na biegającego zawodnika. Tak szukaliśmy gdzieś koncepcji na solidną drużynę GKS-u Katowice. Było widać, że po prostu początek jeszcze jakoś to wyglądało, natomiast potem straciliśmy tak naprawdę koncepcję i trzeba było to w przerwie zmieniać. To nie znaczy, że Rafała zmieniłem, bo grał słabo, nie. Miałem, jak to się mówi, kilka koncepcji, żeby drużyna po prostu ruszyła. I myślę, że druga połowa to zupełnie inna Chojniczanka, taka jaką widzieliśmy tydzień temu, ale mówię, nie ma co wracać do historii, trzeba patrzeć do przodu. Nie przegrywamy bardzo dobrze, natomiast no, nie wygrywamy. Musimy pracować jeszcze więcej, jeśli chodzi o ofensywę, o stwarzanie sobie sytuacji. No i potem oczywiście wykorzystanie tej sytuacji. No, tak jak tutaj trener powiedział, my również po błędzie indywidualnym tutaj Kuby, no, nie tą nogą zupełnie, nie wiem skąd mają takie nawyki, te słabsze nogi, no, nie są używać, szukają tych lepszych i potem może coś się stać. No, ale mówię, nie robimy tragedii, bo ja wiedziałem, mówiłem głośno, że przyjeżdża naprawdę to dobrze zorganizowana drużyna i to zresztą chyba było widać w pierwszej połowie, że mieliśmy problemy, trzeba było naprawdę dużo pomyśleć, co w przerwie zmienić, to nie tylko skład, tylko w ogóle o grę. Myślę, że w pewnym sensie się udało, aczkolwiek mówię, no, na swoim boisku gramy drugi mecz i nie wygrywamy, ale mamy następne i myślę, że już będą zwycięskie. Dziękuję. Proszę o ewentualne pytania. Mam pytanie do trenera Skowronka, Michał Murzyn-Wiksapel. Trenerze, ta końcówka pierwszej połowy, oprócz zdobytej bramki, za chwilę były kolejne sytuacje, powstały w fragmentach, bardzo dobrze to wyglądało. Natomiast w drugiej połowie tak mam wrażenie, że nie mogliśmy wyjść z własnej połowy. I tak naprawdę z boku to wyglądało tak, że trochę moglibyśmy się prosić o tę bramkę. Znaczy tak w cudzysłowie, nie? Że było takie ryzyko. Trener tak to widział, że to wejście w drugą połowę nie było takie... Tak jak powiedziałem tutaj przy tym moim monologu, że uczulaliśmy się w przerwie na to, żeby oddalić tą naszą grę od naszej bramki, tam odbierać piłki i dalej prowadzić pozycyjny czy kontrataki w kierunku bramki Podleśnego. No, zdarzył się szereg, taki ciąg płynności gry Chojnic, z którym sobie nie poradziliśmy. Też uważam, że wszystkie stykowe sytuacje, które miały miejsce właśnie w tej płynności gry z Chojniczanki, sędzia gdzieś tam puszczał to, ale to wiadomo, że nie ma sensu ta gadka. Uważam, że organizacja przy tych stałych fragmentach gry była dobra, bo tak naprawdę zagrożenia z tego nie było. No, gra błędów to jest właśnie piłka nożna. Kto tych błędów popełnia więcej, przegrywa. Na pewno
nie zdominował nas w tym fragmencie, uważam, przeciwnik, tylko był szereg jakby takich błędów indywidualnych, który skończył się fatalnym błędem indywidualnym i stratą bramki. I z biegiem minut uważam, że przechodziliśmy dalej i ta płynność właśnie była lepsza w naszym wykonaniu. Końcówka to już w ogóle i szkoda, że jedna, druga, trzecia kontra nie zakończyła się właśnie tą lepszą płynnością, czy skończonym bardziej celnym strzałem. Tyle. Bardzo Juszyński, CPL, panie trenerze. Mam takie pytanie. Długo trwał powrót do tego meczu w drugiej połowie po tej straconej bramce. Chciałem zapytać o plan gry. Czy tutaj ten przepis młodzieżowca trochę skomplikował panu ten plan gry, bo w Będkowskiej przez późno, a Janusz Kielich z naszego punktu widzenia prosiło się wcześniej o tę zmianę. Na pewno uważam, że to głupi przepis, bo jeżeli młody jest dobry, to po prostu gra bez względu na wiek i na pewno to nam zamyka możliwości, tym bardziej, że Wołkowicz jest wyeliminowany, ale mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu już wejdzie w trening i te pole manewru będzie większe, tak jak zaplanowaliśmy sobie w okresie przygotowawczym. I zgadzam się, ten przepis młodzieżowca zamyka też pewne nasze koncepcje do gry ofensywnej.